inspirując się przesłaniem Adama Mickiewicza, który zawsze mówił, że należy obejrzeć się w przeszłość po to, żeby zaczerpnąć siły do działania na przyszłość, chciałabym Wam życzyć, byście tę uroczystość potraktowali jako czerpanie sił do dalszej pracy, do dalszego działania i do dalszych kolejnych sukcesów i osiągnięć. Bardzo serdecznie gratuluję. Czynię to w imieniu prezydenta Majchrowskiego. Chciałam powiedzieć, że ponieważ nie może być osobiście, przekazał dla wszystkich najlepsze życzenia z okazji pięknego jubileuszu. No, księgarnia była pomyślana od samego początku z wielkim rozmachem. To trzeba przyznać, z takim prawdziwym socrealistycznym rozmachem, który miał oczywiście swoje cele propagandowe, to wiadomo, nie będziemy tego ukrywać. No ale jednak trochę prawdziwej książki też tam się znajdowało i jak ktoś chciał, to to znalazł. Ja tu zawsze przychodziłem sobie książki oglądać. Wiedziałem, że tu sobie można kupić te książki, które na przykład w Krakowie no, trzeba było mieć dobre znajomości. Przy czym mnie interesował nie parter skarbnicy, tylko tam na górze, bo to już były książki naukowe. I zawsze przychodziłem, był ten duży stół, na tym stole były rozłożone te najnowsze pozycje. No i nieraz stąd wyjeżdżałem z paczuszką książek, no i moja portmonetka niestety, czy może stety, była tamte ileś złotych uboższa. A za to mózg się bogacił. Księgarnia była takim bardzo ekskluzywnym miejscem. W sali obok był dział muzyczny, gdzie sprzedawano nuty, książki i stał fortepian, na którym jedna z pań grała różne utwory klientom przebywającym, czy dla swojej własnej satysfakcji. Księgarnia miała też swoje własne nagłośnienie, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz. Pracownicy czytali tutaj urywki książek, które polecali klientom. Istnieje właśnie takie miejsce uduchowione bardzo, jak to miejsce, ta skarbnica. Ona ma swój czar i ma swój urok, że tutaj się chce przyjść i właśnie zadumać nad książką, troszeczkę podumać nad tymi grzbietami, wyciągnąć sobie książkę i właśnie zastanowić się, przeczytać sobie z tyłu, jakby streszczenie książki i kupić po prostu. Wojciech Kuczok, znakomity pisarz, literat, krytyk filmowy, który za swoje utwory literackie otrzymał nagrodę paszportu polityki i nagrodę literacką Nike. Ostatnio wydał książkę To piekielne kino, gdzie wymienia filmy, które on uważa za szczególnie istotne. I właśnie przegląd inspirowany tą książką chcieliśmy zaproponować naszym widzom i stąd spotkanie z Wojciechem Kuczokiem. Ta książka, która spowodowała, że tutaj chwilę jeszcze poprzeszkadzamy przed rozpoczęciem projekcji filmu Braci Dardenne, nie jest książką krytyka literackiego, tylko jest książką człowieka, jednak raczej literatury, który gdzieś się o kino otarł, w nim się tam zaplątał, parę rzeczy obejrzał i chciał o tym opowiedzieć, ale absolutnie bez kompetencji krytyka, mimo że skończył studia filmoznawcze. Co mu jest? Spadł z rusztowania. Trzeba go zabrać do szpitala. Stracił prawie całą krew. Przede wszystkim starałem się przypomnieć, co jest każdej z dekad w historii kina. Ten film, który najbardziej w mojej pamięci utkwił, a dopiero potem zastanawiałem się nad tym, czy utkwił z powodu właśnie swojej piekielności i tego, że był filmem dotkliwym, przykrym, filmem opisującym świat, który się jawi jako piekło na ziemi, wymyślone i stworzone przez ludzi. I Kuczok precyzyjnie, bardzo precyzyjnie analizuje mechanizmy, dlaczego, po co i jak to się dzieje, że ludzie właśnie na ziemi tworzą sobie piekło. Dochodzi do takiego wniosku, że gdyby nie kultura, gdyby to, nie to wszystko, co nas cywilizuje, to najprawdopodobniej zło zwyciężyłoby. Kopiec Wandy jest najbardziej tajemniczym zabytkiem, jaki znajduje się na terenach obecnej Nowej Huty. Broni się od lat przed łopatami archeologów i dlatego do tej pory nie możemy stwierdzić, czy liczy on sobie lat 6000, czy też może jedynie 1000. Pierwsza pewna wzmianka
o tym kopcu pochodzi z roku 1222, kiedy to w akcie fundacyjnym klasztoru Cystersów pojawia się nazwa wsi Mogiła, nazwa najprawdopodobniej właśnie ukuta od wznoszącego się tutaj kopca. Nasi średniowieczni dziejopisarze powiązali ten kopiec z imieniem legendarnej księżniczki Wandy, córki równie legendarnego Kraka. Na tym kopcu już w XVI wieku stał pomnik. Wiemy z kronik, że stał tam pomnik Wandy. Obecny pomnik zaprojektował Jan Matejko, ponieważ niedaleko od kopca Wandy znajdował się dworek w Krzesławicach, który był własnością Jana Matejki. Kiedy budowano nową hutę, stwierdzono, że jest to idealne miejsce dla szpiegów do robienia wrogich zdjęć, a szpiedzy, wiadomo, chcieli przeniknąć tajemnice socjalistycznej gospodarki i jej nieprawdopodobnych sukcesów. Więc władze bezpieczeństwa postanowiły ten kopiec usunąć. I wtedy do akcji wkroczył znany krakowski obrońca zabytków profesor Karol Streicher, który zorganizował całą taką akcję tajnych i jawnych nacisków i udało się ów kopiec uchronić. Kopce ziemne, takie jak kopiec Wandy, mogły pełnić różne funkcje. Najbardziej prawdopodobne jest to, iż kopiec taki pełnił rolę grobowca. Ten kurhan mógł pełnić również inne role, mógł być punktem obserwacyjnym, mógł być również miejscem, gdzie mieszkańcy spotykali się na dopełnienie pogańskich obrzędów.